Inni to thriller z 2001 roku reżyserii Alejandro Amenábara. W roli głównej występuje Nicole Kidman jako Grace Stewart. Zacznę od fabuły. Kończy się II wojna światowa. W domu na angielskiej wyspie mieszka Grace wraz z dwójką dzieci. Oczekuje ona powrotu swojego męża z wojny. Dzieci cierpią na alergię, która wywołuje dzienne światło. Także cały czas dom jest zasłonięty bardzo dużymi storami, które blokują dostęp światła. W pewnym momencie Grace orientuje się, że nie tylko ona z dziećmi jest w domu, ale także obecni są też tytułowi inni. I nie mówię tutaj o grupce trzech osób ze służby z panią Bertą Mills na czele, tylko jeszcze innych osobach. Te słowo inni jest tutaj kluczowe. W wielu kręgach ten film uznawany jest za prekursora filmu o duchach i nawiedzonym domu. Może nie prekursora, czy takie filmy wcześniej powstawały, ale za taki typu film, który wyznaczył trendy w nowym wieku, XXI. Cieszy się on naprawdę dobrą sławą. Sądzę, że znam powody i w dużej części zgadzam się z nimi. Jest to tego typu thriller łamany przez horror, który gra z widzem. Wodzi go za nos, czasami zmieniając tropy. To, co ten film na pewno też robi, to bawi się z oczekiwaniami widza. To, co czasem robią lepsze filmy rozrywkowe, tak właśnie próbuje, według mnie robi to dobrze, działać ten film. Nie byłoby naprawdę dobrego efektu końcowego bez bardzo solidnej reżyserii Amenábara. Mi się zawsze nazwisko tego reżysera rymowało z Almodóvarem, chociaż Almodóvar jest Hiszpanem, a Amenábar Chiliczykiem, to jednak zawsze sobie myślę, a Amenábar mogłoby być Almodóvar. Style niby inne, ale mam czasami takie skojarzenia jakichś randomowych dwóch osób z tego olbrzymiego świadka filmowego. Na przykład zlewają mi się czasami Gibson z Costnerem. Nie wiem też dlaczego. Być może dlatego też, że obaj są mniej więcej w tym samym wieku i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mam czasem takie zlepki znanych filmowych postaci. Co ciekawe, ten film wyprodukowało studio Toma Cruise'a. Cruise Wagner Productions. Studio było współproducentem, ale jest to znamienne, też symboliczne, bo ten film ukazał się chyba ostatnim, w którym gdy Nicole Kidman brała udział w produkcji, to jeszcze była w związku z Tomem Cruise'em. Bo chyba następny w jej filmografii był po rozstaniu z Tomem. Także mają taki wspólny, swój ostatni film na pożegnanie. A tych filmów, w których ogólnie grywali razem, naprawdę było trochę. Z 3 albo 4 co najmniej. Także niezły wynik. Zawsze lubię wracać do tego filmu. I szczególnie działa on wtedy, kiedy ogląda się go za pierwszym razem. Z powodu tego, że występuje tutaj jeden chyba z najbardziej znanych twistów w tym gatunku. Tak jak już powiedziałem, thriller łamany przez horror. Sądzę, że twist z tego filmu może się równać. Może próbować nawiązać walkę z twistem z Podziemnego Kręgu czy Szóstego Zmysłu. Wszystkie trzy filmy powstały mniej więcej w podobnym czasie. 2 lata różnicy. Inni w 2001 roku, a Podziemny Krąg i Szósty Zmysł w 99. Gdy ogląda się innych już drugi czy trzeci raz i wie się, na czym polega ten twist, wrażenie, że raczej takiego nie zrobi. Ale ciągle do niego warto wracać ze względu na dosyć ciekawą ogólną fabułę i przede wszystkim dwie bohaterki. Grace, oczywiście graną przez Kidman, i Bertę Mills, służącą Grace, graną przez Fionnuala Flanagan. Szczególnie główna bohaterka jest naprawdę złożoną postacią, która zrobi wszystko, żeby ochronić swoje dzieci. Wiara katolicka będzie też bardzo istotną częścią charakterystyki tej bohaterki. Momentami chyba nawet przechodząca w lekki fanatyzm religijny. To też jest być może taka przestroga, że z jakimkolwiek fanatyzmem religijnym nie można przesadzić. Bo czasami może doprowadzać do niedostrzegania pewnych rzeczy, do nieprzyjmowania pewnych oczywistości, do odrzucenia pomocy, do też takiego zacietrzewienia. Według mnie jest w tym filmie taki element. To, co też trzeba powiedzieć, że dzieciaki, które grały dzieci Grace Stewart, były ok. A to czasem naprawdę jest niemały problem, kiedy dzieciaki są wkurzające, a odgrywają dosyć istotną rolę w fabule. Tutaj na całe szczęście tak nie jest i dzieciaki dają radę.
Alakina Mann i James Bentley spisali się bardzo okej. Czy film technicznie jest jakiś olśniewający? Nie, nie jest. Zdjęcia są poprawne, muzyka jest również spoko, ale moc tkwi w fabule, twiście fabularnym i w takiej nienarzucającej się skromnej reżyserii Amana Barra. I oczywiście też, tak jak już wspomniałem wcześniej, w dwóch najlepszych rolach w tej produkcji, czyli roli Nicole Kidman i Fiona Lee Flanagan. Kto jeszcze nie widział, temu polecam. Do usłyszenia w następnym wideo. Siemano.